Na przyszłych galach freakfightowych czeka nas dużo elektryzujących pojedynków. Tych potwierdzonych to chociażby walka Jacka Morańskiego z Marcinem Najmanem na specjalnych warunkach. Pojedynek musi trwać przynajmniej 3 minuty, w przeciwnym wypadku Najman nie otrzyma wynagrodzenia. Walka odbędzie się w zmodyfikowanym boksie birmańskim, w którym dozwolone będą stąpy, soccer kicki czy łokcie, a parter maksymalnie 15 sekund i to tylko w celu dobicia przeciwnika. Całe starcie zaplanowane jest w formule No Limit bez limitu czasowego, a owy pojedynek zobaczymy już na gali High League 6. Kolejną potwierdzoną walką jest starcie Arka Tańculi z Wiewiórem o pas mistrzowski Fame MMA w kategorii 84 kg. Pojedynek ten zobaczymy już na 17 gali Fame MMA, która zaplanowana jest na luty 2023 roku. W wywiadzie dla Fansportu Denis Załęcki zdradza potencjalnych przeciwników na rok 2023 oraz 2024. Prawdopodobnym rywalem Denisa będzie zawodnik KSW Daniel Omielańczuk, któremu początkowo nie chciał dać walki, ale ze względu na jego chorą córeczkę Bad Boy zmienił zdanie i może dojść do takiego pojedynku. Na tapecie jest też starcie z Denisem Labrygą, czyli zawodnikiem Wotore. Panowie w przeszłości mieli między sobą lekką spinę, ale wyjaśnili wszystko w rozmowie prywatnej. Mimo wszystko Załęcki nadal jest zainteresowany taką walką. Denis wyznał też, że dojdzie do walki 2-2 w parze z Glebą oraz w parze z jego tatą, gdzie w roli przeciwników mogliby wystąpić bracia Tyburscy. Prawdopodobnie dojdzie też do starcia Amadeusza Ferrari z polskim pięściarzem Kamilem Łaszczykiem, co poniekąd w wywiadzie zlikował sam Wojtek Gola. W środowisku MMA dużo mówiło się, że walka ta nie ma sensu ze względu na dużą różnicę warunków fizycznych obu panów, co wywołało dużo kontrowersji. Biorąc pod uwagę wyjazd Amadeusza do Tajlandii w celu treningów, jest duża szansa na to, że taką walkę zobaczymy. To już wszystko na dziś. Dajcie znać w komentarzu, na jaką walkę czekacie najbardziej i czy znacie jeszcze jakieś potencjalne walki, które możemy zobaczyć w nowym roku.